Witajcie moi drodzy w najnowszym filmie. Miałam go nagrać wczoraj, ale ze względu na to, że mam remont elewacji, wszystkie rzeczy z balkonów zostały wniesione tutaj do lalkowego pokoju i totalnie nie ma jak się ruszyć, więc musiałam tutaj troszeczkę uprzątnąć, żeby się w ogóle tutaj dostać. Jeszcze na środku pokoju leży pudło z Twinkiem B, który czeka na wysłanie. Czeka, aż jego nowa mamusia wyjdzie ze szpitala i poczuje się lepiej, żeby można było laleczkę wysłać. Po prostu jest taki Saigon w domu, że ciężko to ogarnąć. Jeszcze w ogóle o to pudło się zdążyłam potknąć przedwczoraj, oparzyłam sobie całą rękę. Na szczęście, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, a właściwie to już chyba nic nie widać, co mnie bardzo cieszy, bo aż miałam pęcherze tutaj na palcach. Wszystko się tak ładnie wchłonęło. Dzięki temu, że trzymałam całą noc rękę w misce z lodem, a wcześniej ją oczywiście pantenolem zabezpieczyłam i taką maścią termina oparzenia. A jak wyjęłam rękę z lodu, to po prostu nie szło wytrzymać to z bólu, po prostu coś strasznego. Na szczęście po dwóch dobach kryzys został zażegnany właściwie, jak widzieliście, prawie już praktycznie nie ma śladu. Więc jeżeli mogę wam coś poradzić, to miejcie zawsze maść na oparzenia w lodówce, bo nigdy nie wiecie, kiedy wam się przyda. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Dobra, już nie gadam o tym, co nie trzeba. Tutaj musiałam włączyć lampy, żeby cokolwiek było widać, bo mamy okna też zaklejone przez ten remont. Koty się nudzą, bo nic nie widzą, a w domu jest dość ciemno. Więc tak, tutaj widzicie, zostały tylko trzy laleczki. Już się zastanawiam, czy by jeszcze jednej nie sprzedać, ale właściwie nie mam której. Czekajcie, bo mi rysiek drapie do drzwi, muszę go wpuścić. Tak, tutaj mamy, jak widzicie, bajzel. Wszystko wszędzie porozkładane. Tutaj stoi pudło z Twinkiem do wysłania. Jeszcze mamy smoczki. Tutaj rysiek się zainstalował na tym pudle, cały czas na nim siedzi, więc już mu tutaj położyłam jego podkładkę pod dupsko. No a tutaj mamy spakowanego już Twinka. Czeka tylko na zaklejenie paczki. Na razie tej paczki nie zaklejam, żeby on się tam nie kisił w całkowitym zamknięciu. Chociaż rysiek na nim i tak przesiaduje. No jak widzicie tutaj, nie wiem czy to widać, okna mamy całkowicie zaklejone. Tutaj tylko Nusia pilnuje. Na balkonie jest pełno styropianu. Ten styropian cały czas koty wnoszą do domu, znaczy kot, bo rysiek. Nuśkę muszę na rękach wynosić, żeby sobie zobaczyła, co się tam dzieje, bo taka ciekawa jest. A że jest głucha i niewychodząca, to może wyjść tylko ze mną na rękach. O, ryśkowi położyłam tu smoczki na pudle i już nie ma jak na nie usiąść. Muszę je zabrać. No grzeczny rysiu, grzeczny. Dzisiaj, w dzisiejszym filmie pokażę wam wymianę body w Arii, ponieważ tak jak wam mówiłam, ja założyłam jej to inne body. O, rysiek sobie już kawałek czegoś, kawałek styropianu sobie wygrzebał i biega z nim po pokoju. Styropian po prostu tu wszędzie lata, chociaż odkurzałam, zamiatałam parę razy, a i tak rysiek cały czas to gdzieś na futrze przynosi, no ale przynajmniej ma się czym bawić. Dobra, i tak jak mówiłam, zrobimy sobie tą wymianę body na mniejsze, ponieważ mam założone swoje oryginalne, ale gdy ją kupiłam, przyszła do mnie w takim mniejszym body od Twinka i faktycznie tamto body było dużo bardziej proporcjonalne niż to jej oryginalne. Zresztą zaraz ją rozbierzemy, to zobaczycie jak to wygląda. A tutaj wam chciałam jeszcze pokazać nasze dwa nowe smoki, które przyszły do nas chyba przedwczoraj. W piątek przyszły. Jeden z Elodie Details, a drugi z Dr. Browns. Kupione na Vinted od tej samej sprzedającej. Tutaj nie będziemy obcinać tej końcówki, bo jest fajna. A wszystkie te końcówki właśnie w tych smoczkach z tej firmy poobcinałam i sobie zostawię taki po prostu jeden z końcóweczków. Strasznie mi się podoba przez te baranki. Nie spotkałam nigdy tego wzoru. No i ten z Elodie Details, wyprodukowany w ogóle przez Eskę, nawet o tym nie wiedziałam, dopiero niedawno to zauważyłam na opakowaniu. No Eska ma w ogóle piękne, cudne smoczki, zresztą produkuje je dla Newbie, więc są naprawdę przepiękne. Tutaj mamy z taką
z większą końcówką, więc chyba zostanie po prostu obcięta i więc będzie dla Nelly do buźki. Bardzo, bardzo ładny jest. Uwielbiam łapacze znów, naprawdę zawsze mi się ten wzór podobał. Zresztą moją poduszkę, taki rogal, na którym cały czas śpię, bo go uwielbiam, mam właśnie w te wzory. Zresztą chyba też nawet na którymś filmie z przebieraniem jeszcze z Lulu było tą poduszkę widać, bo czasem używam jej jako kokona dla lalek, więc no naprawdę wzór jest super i cieszę się, że udało mi się ten smoczek kupić. Jego chyba już nawet nie ma w regularnej sprzedaży, chyba został już wycofany. Więc super, cieszę się, że udało mi się go kupić. Dobra, mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze widać. Lampy mam nadzieję, że dobrze ustawiłam. Światło i nie będzie problemu. Tutaj już mamy przygotowane wody, oczywiście z kółkami Rysia. Dobra, pierwszy etap to jest oczywiście rozebranie laleczki. O, dobra, teraz widzicie, jaka to jest wielka bulba w tym, z tym bodziakiem, a jakie ma krótkie nóżki. Chociaż tutaj to body ma ten duży plus, że tutaj te nóżki faktycznie są przy samym body, rączki tak samo, one nie odstają. A to body od Twinka niestety ma kółeczka. I tutaj te rączki, jak je wepniemy, one będą troszkę mocniej tutaj odstawać, będą tak dalej, nóżki tak samo. Troszkę dziwnie wygląda, no ale biorąc, o mój kłak teraz, biorąc pod uwagę całokształt, wydaje mi się, że to mniejsze tak czy siak będzie lepsze. Dobra, no to co, zaczynamy je rozbierać. Od dnia, w którym mam Arię, cały czas myślę o tym, żeby jej wszczepić te włoski, których jej brakuje z tyłu. Ale tak się złożyło, że kompletnie nie miałam na to czasu. Tak samo jak uzupełnienie włosków Wojtusiowi, bo też on to już jest praktycznie całkiem łysy tu z tyłu. Twinkowi tak samo, dlatego go sprzedałam za niższą cenę. No i Gideonkowi. Gideonek już dotarł do swojego nowego domku, do swojej nowej mamusi, która jest z niego bardzo zadowolona. Gideonek sprzedał się na drugi dzień po wystawieniu go na OLX. Właściwie nawet nie minęły 24 godziny, tylko mniej, od kiedy został sprzedany. Ja go wystawiłam w sobotę, tak. W niedzielę pani zadzwoniła, że jest zainteresowana. Porozmawiałyśmy chwilę. Powiedziała, że się zastanowi i po godzince do mnie oddzwoniła, że jest zdecydowana na kupno Gideonka. Więc ja go szybciutko w niedzielę zapakowałam. W poniedziałek pani przysłała mi potwierdzenie wpłaty pieniążków i wtedy sobie zamówiłam kuriera na wtorek. We wtorek kurier ode mnie Gideonka odebrał i Gideonek już w środę był u swojej nowej mamy. Bardzo się cieszę, że trafił akurat do tej pani. Może wam nie będę mówić do kogo, ale może sobie pani nie życzy. Ale powiem wam, że trafił naprawdę na super osobę, ma bardzo fajny domek i wiem, że będzie mega tam przyszanowany. Pani już wysłała mi zdjęcie, że wszczepiła mu nowe włoski w te miejsca, gdzie mu brakowało, z czego się bardzo cieszę, że od razu został odnowiony i no naprawdę mega, mega jestem zadowolona, że trafił fajnie. Też się cieszę, że Twinek fajnie trafi, tylko musimy poczekać, aż jego mamusia aż jego nowa mamusia wróci ze szpitala. I przy okazji wam chciałam pokazać, tylko nie wiem, czy to ostrość mi tu złapie. Oryginalne reborny mają nadruk, sygnaturę tutaj na potylicy, a laleczki z firmy Bountiful Baby, czyli Realborny, sygnaturę mają pod trytytką, pod tą częścią, której nie widać. O, tutaj widzicie. Dokładny napis. Dokładne sygnowanie, widać, że ta lala jest oryginalna. Tutaj na kończynkach tak samo
ten numer seryjny jest wyryty pod trytytkami, w tym miejscu, gdzie go nie widać. A że Twinek ma, nie wiem dalej dlaczego, zapomniałam w ogóle o to Basi spytać, ma rączki od Ashley, to tutaj też również oryginalne i też tutaj na tych rączkach jest napis sygnowanie oryginalnego kitu. Może teraz to trochę creepy wygląda, że główka i kończynki leżą oddzielnie, no ale tak już niestety musimy, inaczej nie da się tego boty zmienić. Patrzcie, jaka jest różnica pomiędzy tym małym od Twinka, a tym oryginalnym. No różnica jest naprawdę spora, zresztą zobaczycie ile tego tej watki wyjmiemy stąd. Tutaj fajnie się uzupełnia to body z tymi kółeczkami, bo nie trzeba najpierw kończyn wkładać, żeby ta watka nie wyleciała, tylko można od razu bezpośrednio tutaj go napchać do środka. Najpierw wyjmiemy stąd całą zawartość. O, cała ta kupa tego wypełnienia tej waty, tej kulki silikonowej, która jest kulką faktycznie, jest moja, czyli jest dołożona z worka z watą po prostu, czyli jej tutaj nie było w środku, a ta, która jest od Basi, która była wcześniej w środku, jest taka gładka właśnie, więc tutaj tyle tego musiałam dołożyć, żeby wypchać to body. Tutaj jest jeszcze te chusteczki które nasączyłam olejkiem, tutaj też je uzupełnimy, ten olejek. Zabierzemy na razie tą watkę. O, tutaj jeszcze się troszkę zaplątało. O, i tu teraz widać, jaka jest różnica wielkości tych bodziaków. Ile to jest większe i szersze od tego. Przy takiej drobnej arii, więc tutaj zdecydowanie Beatka fajnie pomyślała, żeby zamienić to body na takie mniejsze. I to wygląda super wtedy. No i tutaj mamy dość sporo tego granulatu szklanego w ładnej, czystej pończoszce, nie tak jak widzieliście tą lalkę, którą Wam pokazywałam, tą podróbkę, którą nieświadomie kupiłam, świadomie kupiłam lalkę, ale nieświadomie kupiłam podróbkę, nie wiedząc, że to jest podróbka, bo mnie Pani nie raczyła o tym poinformować. Ona w środku miała, pewnie ci, którzy oglądają mnie regularnie, to widzieli taką starą, brzydką, brudną skarpetę z piaskiem. Więc to jest troszeczkę niefajne. No, a tutaj mamy piękną, czystą pończoszkę z fajnym szklanym granulatem. On jest dużo cięższy od tego piachu, który tam był. Dlatego ta lalka była taka lekka. Ja w niej oczywiście zmieniłam na ten szklany granulat, bo ten piasek jest piasek z takim jakimś dziwnym czymś lekkim, tymi kulkami takimi plastikowymi, leciutkimi, więc to raczej nie służy za obciążenie, tylko za taki, nie wiem, jakiś twardy wypełniacz. A tutaj faktycznie to faktycznie jest takim dobrym obciążeniem. No i tutaj najpierw na spód dajemy sobie tej watki. No i teraz wkładamy to obciążenie ze szklanego granulatu. O, dobra. Już jest elegancko w środku. No i teraz uzupełniamy watkę tutaj po bokach, tak żeby ta pończoszka, ten granulat nie był wyczuwalny pod palcami, tylko żeby tutaj było mięciutko od tej watki. Czy wiadomo, każdy to robi po swojemu inaczej, ale ja robię w ten sposób i to mi się wydaje dość fajne. Tutaj chyba nawet za mocno ją wypełniłam. Nie będzie nam się zginała dobrze. Musimy troszeczkę tego wyciągnąć.
teraz powinno być ok. I patrzcie się, ile tego wypełnienia zostało, jak strasznie dużo musiałam dołożyć do tamtego body, a ile nie weszło do tego, więc ile tamto body było większe. Kurczę, skończyły mi się te krótkie trytytki, dlatego użyjemy tutaj tych dłuższych, tylko po prostu je przytniemy, ale mają tą samą średnicę tutaj szerokości, więc spokojnie wystarczą. A do główki użyjemy sobie troszeczkę szerszych, minimalnie. I tak jak Wam pokazywałam przy tej laleczce, przy twinku A, tym podrobionym, nawlekamy sobie tutaj opaskę zaciskową. Możemy ją trochę bardziej ściśnić. O, i wkładamy tutaj nóżkę. No i teraz zaciskamy opaseczkę. Tutaj można ją nawet mocniej zacisnąć, bo ona tutaj, ta nóżka, obraca się na tym kółeczku, więc przy tych z kółeczkami nie ma takiego problemu, że ona się tutaj nie będzie obracała, jak ściśniemy ją za mocno. I oczywiście odcinamy tą końcówkę, uważając, żeby nożyczkami tutaj nie uszkodzić winylu. I te takie wystające, ostre końcówki ja sobie zawsze obcinam o obcinaczem do paznokci, najlepiej jest. No i tutaj nie będzie nas już nic drażniło. No i to, o czym Wam mówiłam, że te nóżki przy tym body z kółeczkami tutaj tak mocno odstają od tego korpusu, co jest właśnie tym minusem przy tych kółeczkach. No ale przynajmniej body jest bardziej proporcjonalne, więc tutaj będziemy się tym posiłkować. Chociaż może jakbym tu wyciągnęła tego wypełnienia troszkę, to ono by się może tu lepiej układało. Dobra, tu troszeczkę poprawiłam. Teraz zakładamy drugą nóżkę. Można sobie troszkę bardziej schować te trytytki, żeby ich tu nie było widać, te kółeczka przekręcić w ten sposób. O, tak, żeby nie było tych trytytek tutaj widać tak od zewnątrz. No i co? I została nam jeszcze tylko główka do założenia. Tutaj jeszcze jej zrobię te chusteczki zapachowe, te materiały. Nasączymy sobie zapaszkiem. I na końcu zostało nam założenie główki. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać wszystko? No chyba widać. I patrzymy tak, żeby dobrze założyć tą trytytkę. Właśnie tak. I wkładamy główeczkę. Tutaj przy główeczce musimy też uważać, żeby jej za mocno nie nacisnąć, żeby ona nam się, o widzicie, tak ładnie obracała na wszystkie strony. Ale też, żeby tutaj nie wyszła z tego materiału, z body. Żeby ją sobie na płasko, będzie nam wygodniej. No i gotowe, body wymienione. Wydaje mi się, że tym mniejszym wygląda dużo lepiej. Jest bardziej proporcjonalna.
No tylko tutaj minusem są te właśnie odstające rączki i nóżki od tego korpusu, tak dość szeroko. Ale jak sobie ją ładnie ubierzemy, to tego absolutnie nie będzie widać. Ubierzemy ją sobie razem, założymy jej pampersika. Ja mam dość dużego pampersika, to jest pampers... Pampers dwójka. Taki fajny wzór z króliczkami i marcheweczkami. Też nalejemy troszkę tego olejku. Tutaj te pampersy są z tej serii Pure. Takie opakowanie tych pampersów dwójek z tym wzorem w króliczki. W każdym razie takie, które są w Rossmanach, kosztują chyba 40 zł za opakowanie. No, trochę za duży na nią jest. Nawet mocno za duży, ale to nic, to tylko lala. Nie musi być jakoś mega dopasowany. I tutaj przygotowałam dla niej coś różowego do ubrania. Tu czapeczkę, tak, zastanawiam się nad takim zestawem. Różowy bodziak i jej do tego taki różowy śpioszek, czy może taki niedawno kupiony śpioszek z Cartersa z kotkiem. Taki fajny z gumką tutaj na końcu. No tutaj widzę, że przy tym bodziaku Arie, on tutaj można go nawet spokojnie zawiązać na końcu, bo ona jest taka malutka do tego kokonika, do tego śpioszka. Że w tym fajnie by wyglądała, ale może ubierzemy jej takie mniejszy zestaw, bardziej do niej dopasowany do tego mniejszego bodziaka. Śpioszek jest tak mały, że nawet ledwo go dopiąłam na tym body, a co dopiero na tamtym. No, ale jest ok. Troszeczkę ją tu przeczeszemy. Ubierzemy czapusie z króliczkiem. I może nie będziemy jej zakrywać buzi smoczkiem. Tylko jej tu któryś wybierzemy taki do położenia obok. Albo taki różowy. Nie wiem, który będzie lepszy. Czy ten. Ale chyba ten duży różowy będzie fajniej wyglądał. No i jak widzicie, Aria jest już przebrana w nowym bodziaku, w nowych ciuszkach. Już nie w nowych ciuszkach, ale w nowym bodziaku. W swoich malutkich ciuszkach. I myślę, że wygląda całkiem fajnie. Dobra, widzę, że ten film już jest dość długi, więc nie będę go jeszcze bardziej przedłużać. Na dziś to tyle i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!